Hej, hej, przeszkodowcy! Zapraszam Was na wyjątkowy raport OCR. Wyjątkowy, bo będzie w nim wyjątkowa informacja. Partnerem tego odcinka jest Vitarate, innowacyjna marka specjalizująca się w produkcji suplementów dla osób aktywnych fizycznie. Tą wyjątkową informacją jest oczywiście zdobycie tytułu Ninja Warrior. Po raz pierwszy przez polskiego uczestnika, a tym zawodnikiem, który pokonał wszystkie przeszkody, który wszedł na Midoriyama, czyli na 21-metrową linę w wyznaczonym limicie czasu na 25 sekund, jest Jan Tatarowicz. Ogromne, ogromne brawa. Niesamowita sprawa. Wielkie gratulacje dla Janka. Fantastyczna historia. To był naprawdę wzruszający moment. A po więcej informacji o tym, jak to wyglądało ze strony Janka, jak trenował do tego programu, co sprawiło, że zdołał wejść na szczyt Midoriyamy w wyznaczonym limicie czasu. Między innymi o tym poczytacie w moim ostatnim wywiadzie z Jankiem, jest na przeszkodowo.pl do poczytania. Jest tam też o jego planach na ten sezon, i tych sportowych, i tych życiowych, tak więc serdecznie zapraszam do poczytania. Ale nie możemy też zapomnieć o kobietach, ponieważ tytuł Last Woman Standing trafił do Kasi Jonaczyk, trafił ponownie. Po raz trzeci Kasia go wywalczyła i podczas kręcenia tego 9 sezonu została też pierwszą kobietą w Polsce, która pokonała cały tor półfinałowy, tak więc ogromne brawa również dla Kasi. A teraz ta bardziej standardowa część raportu OCR, wyniki z ostatniego weekendu. Przytoczę wyniki z Arm Race, który odbył się w Toruniu i oczywiście w kategoriach Elite. Kobiety na dystansie lożka, czyli tam około 5-6 km. Podium wyglądało następująco. Katia Worobiewa, Kasia Baranowska, Karolina Gańko. U mężczyzn Jakub Sereda, Krystian Mędrygał, Marcin Matysiak, drużynowo X-Runners, Carbon Silesia Sport by Vitarate, Dynamic Strong Gniezno. Z kolei na dystansie dzik, który miał coś około chyba 12 km, podium wyglądało następująco. Wśród kobiet Marta Łosin, Kasia Bernacka, Justyna Garlacz-Sadowska. Wśród mężczyzn Paweł Jaciów, Fabian Markowski. A na trzecim miejscu Dajmus Ludkus. Drużynowo Wataha, Noteć Ocean Czarnków oraz Dynamic Strong Gniezno. A teraz garść szybkich newsów. 13 kwietnia Ranmagedon obchodził swoje 10. urodziny, ponieważ 13 kwietnia 2014 roku odbył się pierwszy w historii event Ranmagedonu. Miało to miejsce na torze wyścigów konnych w Służewcu. Wszystkiego najlepszego dla Ranmagedonu, no i kolejnych nie tylko 10, ale 100 lat tworzenia dla nas przeszkód. W Gdyni w najbliższy weekend podczas Ranmagedonu Sebastian Kasprzyk, który do tej pory biegał solo, nie występował w barwach drużyny, to się zmienia. W Gdyni wystąpi po raz pierwszy. Zadebiutuje w drużynie Ranmagedon Team, więc solidne, bardzo konkretne, bardzo mocne wzmocnienie tej drużyny. 20 kwietnia rusza Liga OCR. Zapisanych zawodników jest ponad 200, a pierwszym biegiem w ramach tej ligi będzie Barbarian Race w Ustroniu, który odbywa się już w ten weekend. Związek Sportów Przeszkodowych zaprezentował oficjalne koszulki, koszulki narodowe, koszulki zaprojektowane według standardów FISO. Można w nich biegać na mistrzostwach Polski, Europy, świata. A jak wyglądają, możecie właśnie zobaczyć tutaj. Swoją oficjalną koszulkę zaprezentowali też organizatorzy Mistrzostw Europy OCR we Włoszech. A wygląda ona tak. Skoro jesteśmy już przy imprezach mistrzowskich, to polska reprezentacja na Mistrzostwa Europy OCR 100 otrzymała aż 15 dodatkowych miejsc. Na ten moment 9 z nich już zostało obsadzonych przez selekcjonerkę i tak, w kategorii junior do reprezentacji Polski dołączają Maja Nowakowska, Julia Marzec, Alicja Kujałowicz, Tymon Szuflicki, Bartosz Stefański, Ignacy Smołoński. W kategorii Masters Karol Kudrelek, Marek Podgórski oraz Paweł Mendelewski. Pozostało jeszcze 6 miejsc do rozdysponowania. Jest zaplanowany test, sprawdzian, kiedy
I gdzie? Tego się jeszcze dowiemy, podobno już wkrótce. Teraz jeszcze taka ciekawostka. Międzynarodowa Unia Pięcioboju Nowoczesnego stworzyła, zatwierdziła, ogłosiła nowy format zawodów. Format zawodów składa się z trzech dyscyplin, z przeszkód, z biegania i strzelania z pistoletu laserowego. Nazywa on się Obstacle Laser Run. Mamy trzy konkurencje. Z tego, co udało mi się dowiedzieć dzięki Kasi Budzisz, to ma to wyglądać tak, że najpierw zawodnicy będą pokonywać tor przeszkód. Na tej podstawie będzie ustalona kolejność zawodników oraz ich tam handicap, z jakim będą startowali na bieg połączony ze strzelaniem. Ja tak myślę, że ten obstacle laser run, no to jest już coś, co OCR-owcy są w stanie ogarnąć. I wygląda, że Unia do tego formatu podchodzi dość poważnie, ponieważ akademickie Mistrzostwa Świata w Kownie odbędą się właśnie w tym formacie obstacle laser run. Co w najbliższy weekend? Oczywiście oprócz wspomnianego już Runmagedonu w Gdyni, Barbariano w Ustroniu, jest jeszcze Hunter Run Expo w Krakowie, bieg tropem dzika Jeziorno Glinik. Jest też Hyrox w Berlinie. A dlaczego w ogóle wspominam o Hyroxie w Berlinie? Bo to jest dość ciekawe. To będzie chyba drugi Hyrox. Drugi Hyrox w historii, który odbędzie się pod chmurką. Był jeden już w Kalifornii. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale poprawcie mnie. W każdym razie ten w Berlinie ma odbyć się pod gołym niebem. Taka ciekawostka. Jak ktoś chce wziąć udział w Hyroxie pod gołą chmurką, no to okazja jest ten weekend w Berlinie. To wszystko na dziś. Wielkie dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Do usłyszenia, do zobaczenia. I aha, relacja live z Runmagedonu w Gdyni będzie. Będę miał ją okazję poprowadzić na kanałach Runmagedonu. A jeżeli chodzi o live'a z Barbariana, no to tutaj intensywnie nad tym pracuję, żeby był live, chociaż był live z Barbarian Arrow w sobotę. I myślę, że będzie, tak? Więc będę informował o postępach, ale jest spora szansa, że live z Arrow będzie. Niestety z Race'a niestety chyba nie, ale może ktoś z Was ma ochotę go poprowadzić, no to ewentualnie dajcie znać, może się uda coś zorganizować. To wszystko na dziś. Do usłyszenia. Pa, pa. Piona.